No hej kochani, witajcie z przyszłości, bo moje vlogi teraz mają duże opóźnienie, ale przychodzę do Was dziś i wrzucę to Wam dziś, bo zaczęła się pewna dyskusja na Instagramie, a Instagram teraz tak przycina zasięgi na stories, tylko rolki są super, a stories, no nieważne. W każdym razie też łatwiej będzie mi się tu wypowiedzieć, bo tam pisać w ogóle to za dużo. Jakiś helikopter leci. Słuchajcie, dostałam wczoraj taką wiadomość i nie płaczę, lecą mi łzy jak zwykle od alergii. Ja w ogóle jest 13, ja dopiero niedawno wróciłam ze spaceru z sushi, się wykąpałam i się do Was odzywam. Moja Wicka pisze: cześć, na głównej, na YouTube pojawił mi się Twój stary film sprzed 4 lat. Chciałam z ciekawości zobaczyć, czy już wtedy Lew zachowywał się w sposób narcystyczny, psychopatyczny, jak zwał, tak zwał. Kuźwa, i normalnie jestem w szoku. Wszystko, co mówiłaś o objawach takiej osobowości, masz tutaj podane w kilkudziesięciu sekundach. Szok. Powiem szczerze, że dzięki Tobie otworzyłam oczy na takich ludzi i rzeczywiście odcięcie się od nich jest bolesne na początku, ale później jest tylko lepiej. Dziękuję Ci. Jak ja to otworzyłam, to słuchajcie, odpisałam: o ja pier, nie mogę na to patrzeć. I słuchajcie, dlatego ja nie oglądam tych filmów, bo ja wiem, co to było. I dużo osób już mi pisało, że przestało mnie oglądać, jak zaczęłam z nim nagrywać filmy. I wiecie co, ja zawsze sobie tak myślałam, bo szczerze mówiąc, ja oglądając vlogi innych youtuberów, to też zawsze, wiecie, nie mam ochoty oglądać koleżanki, mamy, taty, tylko tą osobę i mnie interesuje, co ta osoba ma do powiedzenia. I myślę, że też po prostu za dużo było, za mało było mnie. Ale też, słuchajcie, teraz właśnie dostałam takie wiadomości i wiecie, może dla Was, dla niektórych to było oczywiste i Wy to widzieliście, ale jak ja to wczoraj zobaczyłam, to mi szczęka opadła i to było takie: o Jezus, jaka ja byłam zła. A wiecie, na kogo ja byłam zła? Ja byłam zła na siebie. Ja byłam zła na siebie, bo piszecie mi, że w tym filmie widać, że ja... Potem w ogóle wrzucę Wam ten film i te różne wiadomości, które dostałam. I piszecie mi, że właśnie, że ja na tym filmie próbuję coś powiedzieć, ale się gryzę w język. I to, słuchajcie, to po prostu było kwintesencja tego, co ja przeżywałam. I co wszyscy z zewnątrz uznawali, że w ogóle mam cudowne życie, cudowny związek, w ogóle jest wszystko wspaniale, wiecie, jednorożce żygają tęczą. A ja pamiętam ten dzień i pamiętam, że słuchajcie, i ja właśnie o tym mówię, że no wczoraj nie miałem dobrego humoru, nie miałem super humor, a wiecie, dzień wcześniej była awantura, nieodzywanie się i w ogóle. Po czym wiecie, następnego dnia jak odpalam kamerę, to super kochanie, kocham Cię, i to zawsze tak było. I to jest, słuchajcie, taka celowa gierka, że no czego ona chce? O Jezus, no znowu wymyśla. I ja, słuchajcie, pod filmami, ktoś mi kiedyś zarzucił, że dlaczego nie mówiłaś, że coś jest nie tak w swoim związku? Ja nigdy nie mówiłam, że mój związek jest idealny i że jest fantastycznie. A jak tylko próbowałam coś powiedzieć, że coś mi nie pasuje, to wiecie, były komentarze, możecie sobie pod starymi filmami poczytać komentarze. Jest chyba taki vlog, jak wkurzyć męża, czy coś takiego. I tam w ogóle: o Boże, jaka straszna baba. I wiecie, jak ja próbowałam się odezwać i właśnie postawić granicę i powiedzieć: nie, nie podoba mi się takie zachowanie, to on ze mnie robił jakąś, wiecie... A komentarze pod filmami były: Boże, jaka marudna, okropna baba, w ogóle czego ona chce i tak dalej, nie? Jakby wiadomo, że część z tego to są po prostu hejterzy, którzy cokolwiek bym nie zrobiła, to będą, wiecie, szukać tylko jakiegoś tam punktu zaczepienia, żeby coś takiego napisać. Ale myślę, że wielu ludzi też tak myśli, nie? I kolejna sprawa. Dostałam kilka też wiadomości: po co do tego wracasz, dlaczego o tym mówisz i tak dalej. Słuchajcie, ja do tego nie wracam. Mi ktoś przysłał ten filmik. Ja nie oglądam filmów. Ja, słuchajcie, ten temat już jest za mną. Ja na terapii to już rok temu przestałam gadać wiecie, o moim związku, małżeństwie i tak dalej. Ten temat już
tak jak Wam powiedziałam, jak mi wysyłacie jakieś zdjęcia czy wiadomości, że co on robi, jak robi i tak dalej, ja się śmieję z tego. Bo to też jest tak, że Wy wiecie dużo mniej niż ja. Nie znacie całej prawdy i nie wiecie, co i jak i gdzie. Tak samo słuchajcie, jak ktoś mi zarzuca, że nie wiem, ja piorę brudy, albo właśnie po co do tego wracam. O, od tego zaczęłam. No chodź, jęczy bułko. Chodź. Musi piesek być, tak? Ale będziesz siedzieć grzecznie. Myłam zęby. Co mnie taką wąchujesz? Po co do tego wracasz? Więc po pierwsze, ja do tego nie wracam. Ktoś mi wysłał ten film, a jak mi wysłał, to mnie to zmroziło. I słuchajcie, ja gdybym chciała prać brudy, robić na tym kasę, to uwierzcie mi, że ja bym miała historii na rok opowiadania. Ja bym mogła codziennie wrzucać filmik, w którym bym opowiadała o takich rzeczach, jakich się ludziom nie śniło. I zarabiać na tym kasę i wiecie, być królową życia i w ogóle. Ale ja tego nie robię. Ja mówię o tym tylko, pokazuję tylko taką część i mówię o tym tylko wtedy, kiedy komuś może to pomóc. Bo ja nie robię tego dla siebie i ja nie chcę do tego wracać. Oczywiście, że ja wolałabym tego nie widzieć, ale jak już zobaczyłam, to Lola, wróć do mnie. Lola już chodzi po... Chodź. Nie wolno chodzić po... Chodź. No chodź do mnie. Czy ja mogę mieć 5 minut spokoju i coś nagrać? Ja słuchajcie, nie wracam właśnie. Ja nigdy nie oglądałam naszych starych filmów. Wiecie, ja wyrzuciłam wszystko. Wszystkie pamiątki, wszystko ze ślubu. No wszystko, dosłownie wszystko, bo ja nie chcę do tego wracać. Ale jak już temat się pojawił i faktycznie to nagranie jest takie, że o wow. To jest wszystko to, o czym mówiłaś tam chyba w 2 minutach. To ja się tym dzielę nie po to, żeby sobie o tym gadać, nie po to, żeby się tym dzielić dla nie wiem czego, bo ja bym chętnie, wiecie, to skasowała i zapomniała. Ja to robię dla Was, bo ja, słuchajcie, jak oglądam na ten film, oglądałam to nagranie, to ja myślę, Boże, jaka ja byłam głupia, co za idiotka w ogóle. Ja po prostu, ja jestem zła na siebie. To, co ktoś tam robił, jak się zachowywał, to jest jedno, ale jestem tak, słuchajcie, zła na siebie. I wiem, że nie powinnam. Jeżeli wy byłyście w takim związku, to absolutnie nie możecie się obwiniać, bo to jest jak życie, bo ktoś wam robi wodę z mózgu. I wszyscy dookoła mówią, że nie narzekaj, masz cudowny związek, a i ty potem zaczynasz w to wierzyć, że kurde, może to w tobie jest problem. No przecież jest wspaniale. Dlatego ja do tego nie wracam. Ale jak już kwestia wypłynęła, to ja to robię dla Was, bo ja mam coś takiego, że słuchajcie, dlaczego mi nikt nie powiedział? Jest tyle książek, filmów, kanałów na YouTubie. Dlaczego mi nikt nie powiedział? I wczoraj, słuchajcie, doszło do mnie, że to nie jest tak, że mi nikt nie powiedział, bo to nie jest tak, że wiecie, wszyscy mówili super, tylko były osoby, które mówiły, nie no, on Cię źle traktuje, odejdź. Po co ty z nim jesteś? Nie, wiecie, łącznie z takimi, kiedyś jest taki komentarz, że no bo wiecie, wszyscy myśleli, że nie wiem, to nie ja zarabiam pieniądze i tak dalej. Powiedziałam komuś, że no nie, jakby to wszystko ja. Gałgan zarabia dzięki mnie, my żyjemy dzięki temu, co ja robię. I wiecie, co usłyszałam? To po co ty z nim jesteś? I ja wtedy się, wiecie, tak obruszyłam, że no Boże, przecież to jest miłość i w ogóle ja go kocham. A teraz tak na to patrzę, że no faktycznie, wiecie, to zawsze jak się zastanawiacie, czy związek jest dla Was dobry, jakikolwiek, romantyczny lub nie, to najlepsza porada, jaką usłyszałam, to pamiętajcie, że musi być równowaga w braniu i dawaniu. I to powinno być tak, że jedna osoba trochę daje, to ta druga też powinna tak samo. Potem jak ktoś da więcej, zawsze ktoś tam robi pierwszy krok. Jak ktoś da więcej, to ta druga osoba też powinna dać więcej. Jak ktoś się bardziej otworzy, to ktoś też powinien się bardziej otworzyć. To wiecie, małymi kroczkami, ale jak widzicie, że otwieracie się, dajecie, no cokolwiek, a druga strona, wy już jesteście tu, a druga strona cały czas po swojej stronie,
no to wtedy należy się zastanowić. Nie należy mieć takiego podejścia, jak ja miałam, że miłość, że jestem wojownikiem, że ja wszystko załatwię, że wiecie, że się będę starać, bla, bla, bla. Nie. Musi być równowaga w braniu i dawaniu. I słuchajcie, tak samo właśnie, to nie jest tak, że mi nikt nie powiedział, bo jeszcze, jak ja byłam w związku, to słuchajcie, 3 osoby mi powiedziały ze znajomych, poczytaj sobie o narcyzmie. Nie, czy tam, kto to jest narcyz, czy coś. I wiecie, ja miałam takie pojęcie jak... Lola! Lola próbuje wskoczyć na koci ten podest, żeby wyjeść chrupki. Zaraz mi turban spadł. 3 osoby mi powiedziały, przeczytaj, kto to jest narcyz. A ja wtedy... No wiem, tak, bo takie jest potoczne, przynajmniej ja miałam takie przynajmniej. No, narcyz, ktoś zakochany w sobie, no tak, wiadomo, co ja tam będę czytać. I potem jeszcze raz, i potem jeszcze raz, i potem jak naprawdę zagłębiłam w ten temat, to ja miałam takie... Oh my God. Czyli miałam rację. I to nie była taka, wiecie, taka realizacja, że miałam rację zajebiście, tylko ty głupia, naiwna. Ale słuchajcie, no ja to traktuję, to była lekcja, musiało się tak stać. Musiało się tak stać, żebym ja doszła do momentu, w którym jestem teraz. Widocznie, i ja jakby też tak na to patrzę, że musiało się, wiecie, zadziać w moim życiu takie trzęsienie ziemi, żebym ja otworzyła oczy. Nie tylko na związki, ale właśnie na wiele innych rzeczy. Bo ja wcześniej, wiecie, tylko ten związek, ten miłość, w ogóle wszystko, nie? Jak oglądam ten film w ogóle, to właśnie ja pamiętam, że dzień wcześniej był awantura, a potem kochanie. To standard to był. Co jeszcze? A, no właśnie, że tam, o Boże, że on mnie miał gdzieś zawieść, to w ogóle, no kurde, klękajcie narody w ogóle, jaki wspaniały mąż. A pamiętajcie, że ja zarabiałam, ja sprzątałam, ja gotowałam. Ja zajmowałam się wszystkim. I jeszcze, wiecie, musiałam się prosić, żeby mnie zawiózł. A to też nie było tak, bo wiecie, ja mogłam sobie wziąć Ubera, mogłam sobie jeździć tak jak teraz Uberem, miałam to w dupie. Ale zawsze było takie, nie, zawiozę cię, a potem wypominanie, nie? I no... A wiecie, jak właśnie oglądając to nagranie, tak, kurde... Kurteczki Monclera, buty Gucci, torba Gucci, kosmetyczka Louis... Wiecie, ja nie miałam na przykład markowej kosmetyczki, miałam jakąś tam, nie? Kurtki Monclera, to, tamto i w ogóle, wiecie, jaka ja byłam głupia, ile kasy straciłam. I to nie jest tak, że ktoś mnie prosił, o nie, nie, nie. To ja sama chciałam. Bo, wiecie, mi się podobało, że ja mam pieniądze, że właśnie mogę ukochanego sobie robić prezenty, dbać o nią i w ogóle. No tylko właśnie to jest to, pamiętaj, że jak ty dajesz, to ktoś też ma dać. I tu nie chodzi o kwestie materialne, że jak ja kupiłam, to on miał kupić. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o taki balans energii, brania i dawania. No i po prostu mówię wam, jak ja to oglądam. To jestem zła na siebie i mam pretensje do siebie. I... Wrzucę wam też kilka wiadomości, że dziewczyny, bardzo dużo dziewczyn, kobiet mi pisze, że było w takim samym związku i dopiero po moim filmie otworzyły im się oczy. Więc ja to robię po to, żeby może uratować komuś 10 lat życia, żeby nie stracił tego czasu tak jak ja. Ja oczywiście wolałabym o tym nie myśleć, nie mówić, nie nagrywać, nie... Ale, no wiem wam, jak ja na ten film, to jaka idiotka w ogóle... To jest straszne, wiecie, to jest straszne dla mnie, to jest straszne. Ale też to jest potrzebne. To bardzo dobrze, że ten film do mnie trafił, bo ja sama bym do tego nie wracała. Ale ja wierzę, że wszystko w życiu dzieje się po coś i mi było potrzebne to zobaczyć. No bo to jest po prostu
A słuchajcie, a kiedyś wy mnie oglądaliście i część z was właśnie pisze, że nie mogła oglądać, nie podobało im się jego zachowanie, a część pisze, że no, że super, że lubiłam, fajnie ten. I wiecie, no ja też to publikowałam. Ja byłam zła, ja cały czas mówiłam o tym, no nie we vlogach, tylko do niego, że coś mi się nie podoba, że nie wiem, że zmień swoje zachowanie, że coś tam, bla bla bla, wszystko oczywiście było, to było jak walenie głową o ścianę. Bo to było zawsze, nie, ja nawet słuchajcie, pamiętam teksty, że jak ja mówiłam, słuchaj, nie lubię tego, co robisz, nie no, lubisz, tylko tak gadasz. I teraz sobie myślę o tym, jak jest takie powiedzenie, że jak kobieta mówi nie, to myśli tak, to ja pierdzielę, jakie to jest narcystyczne właśnie. Tym można wszystko, wiecie, usprawiedliwić. Nie no, ona miała ochotę na seks, ona miała ochotę na to, na tamto. Bo ona nie wiedziała, co mówi, ona tak naprawdę chciała, nie? I możesz po prostu wrzeszczeć i mówić nie, a ktoś ma to w dupie, bo to nie jest tak, że on nie rozumie, czy nie dotarło, tylko on się tak zachowuje, jakby nie rozumiał, a tak naprawdę bardzo dobrze wie, co robi, tylko to jest po to, żeby ci zamieszać w głowie i usprawiedliwić swoje zachowanie. Więc generalnie tak, chciałam nagrać ten film dzisiaj i wam wrzucić dzisiaj. No tak dosyć chaotycznie może, dopiero się obudziłam, wykąpałam i w ogóle. I słyszę, jak Lola wyjada chrupki kota z miczki i muszę ją zaraz opierdzielić. Mam tradycyjnie alergię i w ogóle. Więc tak, wrzucam wam tą wiadomość, wrzucam wam to nagranie i kilka tam wiadomości wybiorę i też wam wrzucę. Obejrzyjcie ku przestrodze. Dobra, to jeszcze raz ja na chwilę. Jeszcze tylko jeden wątek poruszę, coś mi przyszło do głowy. Słuchajcie, jak a propos hejtu. Jak ktoś mi mówi, że ja się przejmuję i właśnie jakieś pytanie, czy ja opowiadam o tym na terapii w ogóle. Na terapii to wiecie, może dwa zdania powiedziałam, albo tam... No na pewno to nie jest tak, że to jest coś, co mnie zajmuje. I dlaczego ja się nie przejmuję hejtem? Może też dlatego, że słuchajcie, po takim uświadomieniu sobie, że spałam obok kogoś, kogo kochałam, a ja sama byłam tylko, wiecie, opcją na wygodne życie, kartą kredytową z dwoma nogami albo human cash machine, to wiecie, to, że mi ktoś napisze, że jestem gruba, albo głupia, albo coś tam, to serio to po mnie spływa. No jakby każdy ma priorytety w życiu. I po tym, jak przeżyłam coś takiego, to myślicie, że to... No serio, że ktoś mi napisze, że jestem gruba, albo że przytyłam, to to robi na mnie wrażenie, no nie. Może też dlatego właśnie. No i to jest, słuchajcie, i straszne, i śmieszne. Ja już trochę się z tego śmieję. Nie wiem, czy kiedyś to będzie dla mnie zabawne. Natomiast mówię, no ku przestrodze. Bo mam nadzieję, że jeszcze więcej kobiet, czy mężczyzn też, bo mężczyźni też do mnie piszą, bo to wiecie, to nie jest tak tylko mężczyźni. Natomiast no, ja mam widownię kobiecą bardziej, ale też oglądają mnie panowie i też dostaję wiadomości, że wiecie, bo to może być osoba w związku romantycznym, to może być ktoś w pracy, to może być ktoś z rodziny. I dlatego o tym mówię. No, także tyle. Teraz wam wrzucam nagranie i kilka wiadomości z Insta. Co tam u ciebie, Lew? Wszystko cudownie jest dzisiaj. Piękny dzień. Tak. Dlaczego dzisiaj masz taki dobry humor? Zawsze mam, codziennie mam dobry humor. Nieprawda. Prawda. Wczoraj. Nie, bardzo dobry. Bardzo dobry. Tak? Tak. Jak to, dlaczego mam taki dobry humor? Bo mam takiego pieszczoszka. On mówi do mnie pieszczoszek. Pieszczoch. Pieszczoch. Mam takiego pieszczocha u swojego boku i cały dzień po prostu jest dla mnie
obsypany złotem, świecącym słońcem, pizzą, wszędzie widzę pizzę dookoła, slajsy latają. No. Pięknie. Na kaca w niedzielę może ci się przydarzy. Może mi się przydarzy. Ja myślę, że jeszcze dzisiaj mi się przydarzy. Nie, coś tak, dzisiaj... coś tak, nie, myślę. Myślę, że dzisiaj ci się nie przydarzy. Nie? A, no, ja myślę, że może mi się tutaj jednak coś przydarzyć. Pieszczoszku mój. Słon nie lubi, jak mówi pieszczoszek. Mówię pieszczoszek. Dlaczego nie lubisz? To mi się z pudlem kojarzy. Z pudlem? W jakiejś bajce był taki pudel, który się nazywał Pieszczo. Tak się wydaje. Serio? Mhm. Dajcie znać, czy była taka bajka, czy słon jak zwykle sobie coś wytrąbił. No i gdzie jedziemy? Tam, gdzie lubisz najbardziej słonia wozić. Do poczekalni tak zwanej. Tak. Bardzo jestem ciekaw, czy będę dzisiaj czekał pół godzinki, 15 minut, czy też może dłużej, bo ostatnio 45 minut. No, ale przypomnijmy, że dlatego, że ktoś mnie nie słucha i nie usłyszał, że mówiłam, że będę dłużej. Słońciu! Nie, już nie, jak nie chcesz mnie denerwować, już nie wracaj do tego, bo mnie denerwujesz, bo ty mnie nie słuchasz. Czasami potem... jak mówisz Cicho, coś sobie nie, w głowie, nie. To ja tego nie słyszę. Tak. Weź, nawet nie chcesz mieć problemów, to nie zaczynaj tego wątku. Jak ja jestem taki miły dla ciebie, jak ja mogę mieć problemy? No, ty już wiesz, jak możesz mieć problemy. Czuję presję. Of it all.